we took one look and now it's falling. I knew it from the moment that I saw. Ocean eyes so deep that I could fall in. I didn't care about all of your flaws. And I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. I look across and expect to see your face. And remember you're a thousand miles away. Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotowałam dla Was rozświetlający makijaż wykonany marką Gauche, która na Dzień Dziecka została objęta promocją -30%. Do 7 czerwca możecie szaleć z Waszymi ukochanymi produktami tej marki. Pokażę Wam swoich ulubieńców. Również zwieńczymy ten makijaż marką Lumen, która świetnie uzupełnia zarówno moją pielęgnację i kolorówkę, także pokażę Wam moje absolutne hity. Ponownie róż w kremie i macie oczywiście na kobiecej -20% na markę Lumen. Również do 7 czerwca, także dziewczyny szalejcie. Na dole będziecie miały linki do wszystkich produktów oraz kod aktywacyjny. I dodatkowo zaszalałam, pokazuję Wam strój dnia, który możecie uzupełnić ten pięknie rozświetlający makijaż. To jest stylizacja basicowa, boyfriendy to są tak naprawdę bardzo klasyczne jeansy, które dopiero teraz pojawiły się w mojej szafie, więc od razu Wam je pokazuję. I na bieżąco też podajcie na Instagram, ponieważ tam pojawiają się stylówki, wszystkie zakupy, które od razu gdzieś tam odpakowuję przy Was, pokazuję Wam paczki, więc możecie zobaczyć, co się dzieje u mnie na bieżąco. Więc dzisiaj boyfriendy, oczywiście w kolejnej części filmu, żeby zwieńczyć, słuchajcie, ten piękny makijaż, pokażę Wam również torebki, które pasują do tej stylizacji, wszystko się w nich mieści. No i oczywiście takie klasyczne, słuchajcie, bardzo często czy mokasyny, czy balerinki pasują do boyfriendów jak ulał, także mam nadzieję, że taka stylizacja Wam się podoba, zwłaszcza, że została zwieńczona ogromnym rabatem na biżuterię marki MAC. Macie 30% z hasłem Skin Therapy 22, także dziewczyny, to jest naprawdę jedna z ostatnich chyba szans, żeby złapać tę piękną biżuterię na promocji. Także dziewczyny, najpierw Wam pokażę makijaż, musimy się odrobinę rozświetlić, a dopiero później uzupełnimy tą super stylizację. No dobra dziewczyny, śmigałam z makijażem, jeszcze na koniec oczywiście Wam wspominałam, że pokażę Wam kilka dodatków do tej stylówki, więc będą torby. Myślę, że na pewno każdy z Was się zainspiruje tym strojem, bo to jest taki naprawdę basicowy, a uważam, że czerwone usta do niego po prostu idealnie pasują. Jeżeli chodzi o biżuterię, no to standardowo mam MAC, tu jest literka M i imię. Super, słuchajcie, powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna sprawa z tymi literkami. Także nakładam sobie bazę, to może być krem, to może być, słuchajcie, specjalna baza, natomiast ja bardzo lubię bazę marki Paese, uwielbiam je po prostu, więc wiecie, że moim absolutnym hitem jest pod oczy, więc również ją zaraz nałożę. Ale na Jakobiece pojawiła się bardzo fajna promocja na bazę, która jest teraz w cenie 30 ml, a możecie zapłacić w tej samej cenie 50, więc myślę, że no jest bardzo fajna okazja, żeby ją albo przetestować, albo po prostu sobie uzupełnić zapas, no bo myślę, że baza 30 ml w takiej ilości jak krem nakładana, no schodzi Wam mniej więcej po 1,5-2 miesiące. Ona w ogóle bardzo ładnie pachnie, tak odświeżająco i też ładnie trzyma makijaż, także daje cynk, że naprawdę jest fajna na nią promocja i naprawdę wiem, że ją lubicie, zwłaszcza tą bazę pod oczy. No ja jestem już w połowie i też długo mi, słuchajcie, służy, bo ona ma taką fajną, lekką, żelową konsystencję, przez co ładnie się wchłania i zauważam, że naprawdę ładnie trzymają się na niej korektory. Przede wszystkim mamy takie wrażenie, że ta skóra jest jeszcze bardziej nawilżona. Ona jest taka nawilżona, nie napięta, ale taka nawilżona, przez te korektory tak miękko na niej wyglądają, więc obie bazy naprawdę Wam polecam. Używam od kilku miesięcy, nie wysypuje mnie po nich. Naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o przedłużenie makijażu, to one faktycznie działają i przede wszystkim bardzo ładnie nawilżają w trakcie noszenia makijażu. Jak się zbliżają takie ciepłe miesiące, to ja bardzo dużo piję wody, też Wam polecam. Dzisiaj zamiast kawy śmigamy z jednym pędzlem do wykonania całego makijażu i pomyślałam, że zrobimy taki test pędzla do konturowania, który jednocześnie ma tak fajne włosie, że ładnie rozprowadzi nam podkład. I to jest, słuchajcie, Hulu, dokładnie numerek P20. Bardzo fajny pędzel, ponieważ jest ścięty, więc on idealnie nałoży również korektor, więc jest to bardzo przemyślany, wielozadaniowy pędzel. Jak wiecie, ja nie lubię kombinować z pędzlami, więc od razu Wam pokażę, jak on nakłada podkład, ale jeszcze nałożymy sobie najpierw dłońmi takie cudowne
cudo od marki Gosh. Ja zresztą uwielbiam ten produkt. On przede wszystkim bardzo ładnie wyrównuje kolory skóry i często może Wam zastąpić podkład w takie naprawdę totalne upały, albo jak na przykład nie lubicie po prostu nakładać podkładu, nie odpowiada Wam konsystencji, a chcecie coś na pograniczu kremu i takiego produktu koloryzującego, to jest Natural Coverage. Ja mam 006 Medium Dark, czyli chyba najciemniejszą wersję z tego co pamiętam, i to jest produkt dopasowujący się do koloru skóry. I na początku ma, słuchajcie, taką białą barwę, a później zobaczcie, zamienia się w odcień podkładu. Ja uwielbiam takiego rodzaju produkty, bo one ładnie wyrównują już na samym początku kolory skóry, ładnie się dopasowują i wiecie co, polecam Wam bardziej rozpracować go na dłoniach, z tego co tak widzę z perspektywy czasu, jak go używam, ponieważ od razu widzimy kolor i wtedy nie nakładamy za dużo tego produktu. Więc ja sobie takie półtorej pompki nałożyłam, można powiedzieć, i zobaczcie, jak to ładnie się zlało z resztą mojego ciała. Zresztą, słuchajcie, opalam aktualnie sobie skórę tą pianką Everlight. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy się już pojawiła na kobiecej, balsam brązujący jest na pewno. Zobaczę, czy pianka jest, dam Wam znać. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie odbiega tak naprawdę od wielu moich produktów do opalania. Ładnie opala, przede wszystkim delikatnie i równomiernie, co mi się bardzo podoba, ponieważ to jest produkt drogeryjny, więc on nie jest drogi, a gdzieś tam na samopalacze musimy wydać minimum 70 zł, 50 to jest taka naprawdę kwota gdzieś niewygórowana, jeżeli chodzi o samopalacze drogeryjne. No więc Everlight naprawdę zrobiła dobrą robotę. Ja muszę Wam powiedzieć, że oni chyba mają jakieś, nie wiem, magiczne fundusze, żeby faktycznie w takiej cenie wrzucać produkty, im się to opłaca, bo ta pianka brązująca jest naprawdę rewelacyjna, chociaż nie jest może taka bardzo wydajna, ale tu jest 150 ml, więc ja zużyłam połowę, więc daję Wam od razu cynk, że faktycznie to jest, słuchajcie, pianka, którą warto mieć, jeżeli chodzi o drogeryjne. Zobaczcie, jak ona pięknie opaliła, tak delikatnie, jest taki połys takiej brązowej skóry. No powiem Wam, że na wstęp, jeżeli nie jesteście bardzo opalone, chcecie uzyskać taką równomierną opalniznę, bardzo fajna sprawa, zwłaszcza drogeryjna, no i w tej cenie myślę, że naprawdę warto. Nakładamy podkład. Muszę Wam powiedzieć, że nie mogę się doczekać tego efektu, ponieważ ja bardzo lubię podkład marki Gosh Drop Foundation. Zresztą wiecie, że to jest moje chyba już trzecie opakowanie, jeden z takich naprawdę ulubieńców. Marka Gosh ogólnie lubi fajne produkty do twarzy, zwłaszcza w pielęgnacji, jeżeli chodzi o olejki. Ten ze złotem jest, słuchajcie, rewelacja, bo pięknie, rozświetlę, zauważyłam, że bardzo ładnie pielęgnuje też pod makijaż. No a to ma fajną konsystencję na lato, bo to są takie dosłownie kropelki. Ja mam jeden z chyba z najciemniejszych kolorów, 008, natomiast spokojnie na kobiecej są różne odcienie, są te jaśniejsze, 003 na przykład, i po wstrząśnięciu on ma taką półpłynną konsystencję. Zobaczcie, kolor będzie fajny, bo on się dopasuje i na tej bazie naprawdę będzie ładnie wyglądał, on zresztą solo wygląda super. Ja spryskałam pędzelek taką mgiełką utrwalającą z Catrice Long Lasting. Czasami, słuchajcie, po nią sięgam, jak na przykład nakładam pędzelkiem, słuchajcie, produkty. Zobaczcie, jakie to ma krycie. Zobaczcie, jakie to ma krycie, naprawdę, to jest taki fajny podkład, jego w ogóle się, słuchajcie, nie czuję na twarzy, wręcz ma takie welurowe wykończenie. Też widziałam, że w wielu ulubieńcach pojawia się łanie fokusowanej, ona faktycznie do Gosha często wraca, no i to jest taki podkład, który, on się bardzo ładnie trzyma na skórze mieszanej, podkreślam, cera mieszana, bo naprawdę pojawiają się pytania. Cera mieszana, sucha, bo to jest taki właśnie nawilżający kosmetyk. I zobaczcie, jak on pięknie wygląda nakładany pędzelkiem. Zresztą moja gąbeczka niestety już po pół roku się rozsypuje, ale naprawdę dawała radę, także no patrzcie, jak on ładnie wygląda i na takiej bazie, takiej dobrze nawilżonej skórze, on po prostu wręcz się wtapia. Kolor, rewelacja, on na pewno troszeczkę jeszcze ciemnieje. Każdy, słuchajcie, podkład gdzieś tam na swój sposób delikatnie oksyduje, więc też pamiętajcie o uszach, żeby one były pod kątem wyrównania kolorytu również dopasowane do reszty ciała, bo słuchajcie, zwykle o uszach zapominamy, a to jest duży błąd, ponieważ one się naprawdę odcinają, często czerwienią, więc o tym kroku nie zapominamy. Nałożę sobie jeszcze balsam do ust pod makijaż, bo słuchajcie, łatwo mi się później po prostu pracuje z innymi produktami, ponieważ w trakcie wykonywania makijażu one się nawilżają, później można zdjąć nadmiar produktu. Ja mam akurat Lip Perfector Balm od marki Lumen, zwłaszcza, że słuchajcie, marka Lumen również jest przeceniona, minus 20%, więc myślę, że warto się, słuchajcie, skusić. Ten Lip Perfector jest bardzo fajny, wiem, że też go macie. On bardzo ładnie nawilża i słuchajcie, jak na przykład nie lubicie na przykład, nie wiem, szminek, jakiś tam pomadek w płynie, to on, słuchajcie, bardzo ładnie daje taki lekko różowy kolor. Taki, mam wrażenie, że dopasowujący się do koloru ust, więc
On jednocześnie bardzo ładnie nawilża i faktycznie sprawia, że później pomadki na nim ładnie wyglądają. Słuchajcie, nałożyłam już korektor. Korektor bardzo fajnie rozprowadza się tym pędzelkiem, więc spokojnie możecie pracować również tym produktem. Generalnie ogólnie uważam, że takie pędzelki fajnie, że są wielozadaniowe. Z uwagi na to, że po prostu ładnie nakładają wszystkie produkty, więc możecie tutaj śmiało nałożyć sobie korektor, bronzer, rozświetlacz, róż nawet w kremie, więc dzisiaj oczywiście zaszalejemy ponownie z marką Lumen. Natomiast teraz Wam pokażę kropelki brązujące z marki Gosh. Zwłaszcza, że teraz jest duża promocja, -30%. Wiem, że na takie produkty polujecie, a często Hean jest wyprzedany, więc można w bardzo fajnej cenie złapać Gosha. Mamy trzy kolory. Mamy rozjaśniacz, właśnie przyciemniacz i taki zielony w płynie. Z uwagi na to, że bardzo często potrzebujemy na przykład ujednolicenia koloru skóry, jak jest bardzo zaczerwieniony, więc ten zielony będzie fajny. No i zobaczcie, nakładam sobie takie malutkie dosłownie kropelki, tak żeby później wykonturować buzię. To są, słuchajcie, świetne produkty, bo one zastąpią Wam jednocześnie te palety do konturowania, gdzie często wielu kolorów nie używacie, albo są po prostu bardzo drogie, a ten kosmetyk wykorzystacie albo do przyciemnienia podkładu, jeżeli macie swój ulubiony, a jest bardzo drogi i chcecie go używać cały czas, to takie kropelki brązujące pozwolą Wam przede wszystkim sobie przyciemnić kolor podkładu, nie kupując po prostu dodatkowo kolorów Waszego ulubieńca i jednocześnie będą stanowiły świetny, słuchajcie, kosmetyk brązujący. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. On ma w ogóle perfekcyjny odcień, bo on nie jest ani pomarańczowy, ani nie jest zbyt ciemny, zbyt taki nachalny, jeżeli chodzi o odcień. I zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Naprawdę rewelacja. Także on pięknie konturuje i naprawdę on przy użyciu tego pędzelka, który jest jednocześnie lekko zwilżony, on świetnie, słuchajcie, pracuje. Naprawdę, ten pędzelek jest idealnie przygotowany do rozprowadzania takich kremowych produktów, z uwagi na to, że już po prostu rozprowadził nam podkład, więc jest delikatnie zwilżony dodatkową mgiełką i zobaczcie, jaki efekt lekko opalonej skóry, która się teraz pięknie zlewa z resztą ciała. Także dziewczyny, jesteśmy opalone, tanim, fajnym produktem, jeszcze mamy rewelacyjne produkty Gosha, -30%, także myślę, że warto zaszaleć. Ja wiem dużo tego ostatnio, ale słuchajcie, naprawdę, jeżeli lubicie daną markę, a nie chcecie płacić ceny regularne albo czekać w nieskończoność na jakąś super promocję, to -30% i 20% na markę Lumen. To jest, słuchajcie, cena rewelacyjna. Jeżeli chodzi o markę Lumen, no to standardowo polecam Wam tonik rozświetlający. Mam nadzieję, że on w ogóle będzie, bo toniki marki Lumen są świetne. A jeżeli macie ochotę sobie przetestować coś z witaminą C, bo ostatnio dużo jest pytań, to słuchajcie, jest taki set na przetestowanie. On ma, słuchajcie, w środku serum i dwa kremy na dzień, na noc. To jest perfekcyjny w ogóle pomysł na prezent, bo daje Ci naprawdę dobrej jakości produkty. A możecie go po prostu kupić taniej, więc on wychodzi 80 zł zamiast 100, więc no moim zdaniem naprawdę fajna rzecz, więc konturuję dalej buzię i za chwilkę do Was wracam. Nie spodziewałam się totalnie, że taką furorę zrobi u mnie na kanale róż w płynie marki Lumen. To jest taka wersja hybrydowa, on jest bardzo naturalny, przede wszystkim nawilżający, ale faktycznie jest trwały i on podbija później trwałość Waszych róży w kompakcie. To jest róż dosłownie w kolorze, już Wam mówię, Coral Bloom. Więc taki, słuchajcie, mam odcień, bardzo często dopytujecie, ponieważ jest jeszcze wersja pink. Więc ja mam wersję Coral i również nakładamy go tym pędzelkiem. Słuchajcie, dzisiaj na maksa przetestujemy ten pędzel. Ja chcę Wam pokazać wielozadaniowość tego pędzelka. Ostatnio Wam pokazywałam pędzelki Nutridom, więc również się pojawi w tym teście, ponieważ będziemy go używać do brwi. No i faktycznie zamkniemy się w trzech pędzlach, także dziewczyny, tutaj nic nie będzie typu clickbait, bo faktycznie trzy pędzelki i macie makijaż z głowy, słuchajcie, w podróż, to jest po prostu świetne rozwiązanie. Jak już mamy buzię wykonturowaną, to sięgniemy po puder. Ja mam akurat puder marki Lumen, zwłaszcza, że jest teraz -20%, także testujemy na maksa te kosmetyki. I to jest, słuchajcie, Translucent Shade Nordic Cheek Sheer Finish Loose Powder. Więc to jest, słuchajcie, wersja, którą ja posiadam. On nie ma koloru, na kobiece jest tylko jeden. I ma bardzo fajny kolor, bo on ładnie utrwala, dopasowuje się, słuchajcie, do naszego makijażu. Absolutnie nie wpada żaden róż, nic się, słuchajcie, z tym produktem nie dzieje i on naprawdę utrwala bardzo ładnie makijaż. Także ja jestem z niego na maksa zadowolona. On się, słuchajcie, nie zbiera nigdzie, wręcz uważam, że on tworzy taką taflę takiej idealnej skóry i bardzo ładnie wygląda, bo jest drobno zmielony
pod naszym makijażem, więc naprawdę tutaj cienka warstwa wystarczy, żeby Wam utrwalić makijaż i on naprawdę będzie wyglądał bardzo ładnie przez długie godziny, no a w zasadzie cały dzień. Ja nie widzę, żeby on się gdzieś zbierał w załamane, gdzieś tam podkreślał zmarszki i zobaczcie, jaki on robi blur na skórze. Bardzo ładnie się z nim pracuje. Mam wrażenie, że jak nałożyłam puder, to jest ewentualnie taki lifting twarzy. Mam wrażenie, że on tak podniósł optycznie moją skórę. No więc słuchajcie, naprawdę bardzo fajny produkt. No i w super cenie teraz, zwłaszcza na minus 20. Nie mam jedynie bronzera, słuchajcie, z tych marek, więc użyjemy sobie Ecocera Indian Bronze, ale to jest, słuchajcie, mój klasyk, jeżeli chodzi o produkt do konturowania. Bardzo lubię, słuchajcie, ten bronzer. I takimi szybkimi ruchami, ponieważ to jest taki bardziej zbity pędzel, nie taki jak na przykład rozłożyste z włosia naturalnego, często z kozy, tlenione włosie kozy. Tylko on jest zbity, więc pracujemy szybko, słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz bronzer, nie robiąc sobie jednocześnie plam. Ładnie, zobaczcie, ha, od razu taki blask, prawda? Ja mam jeszcze jasno ustawione światło, ale jak wrzucam później i zgrywam dla Was materiał, to on jest troszeczkę ciemniejszy, więc myślę, że tutaj nie będzie przekłamania, jeżeli chodzi o efekt. I zobaczcie, jaka tafla. W ogóle to jest bardzo naturalny makijaż. Muszę Wam powiedzieć, że ten podkład jest na maksa naturalny przy jednocześnie fajnym kryciu, więc no myślę, że przy takiej lekkości, słuchajcie, podkładu, każdy produkt, słuchajcie, wygląda dobrze, także myślę, że naprawdę to będzie fajne rozwiązanie teraz, zwłaszcza na... Dzisiaj mocno pracujemy na Goszu, więc znalazłam taki produkt, który jednocześnie może być dla Was cieniem do powiek i różem sypkim. Bardzo lubię takie kosmetyki dwa w jednym. One nam zaoszczędzają przede wszystkim i pieniądze, i czas na szukanie tak naprawdę stosów kosmetyków. To jest kolor 04 Pinky. To jest po prostu taki róż sypki, który, zobaczcie, on ma takie jakby odklejane wieczko. Maxa. Więc sobie delikatnie go, słuchajcie, wysypiemy na dłoń. Na taką dosłownie odrobinkę. Ja oczywiście przesadziłam, więc od razu Wam pokażę swatcha. On jest piękny, bo on bardzo ładnie odbija światło. No i jednocześnie ładnie się przyklei nam do pędzelka. Tylko go, słuchajcie, dobrze rozpracujcie. I on jest tak delikatny, tak ładnie wygląda. Na początku, jak robię swatche, to pigmentacja po prostu zabójcza. Ale później po nałożeniu robi taką, zobaczcie, delikatną różową taflę. I to dodaje Wam przede wszystkim lekkości tego makijażu. No, piękny. Zobaczcie, jak te policzki od razu tak... Będziemy testować taki produkt 3 w 1, który może nam posłużyć jako liner, cień do powiek oraz produkt do brwi. Dlatego też wybrałam taki kolor, żeby mi pasował, był uniwersalny przede wszystkim do całego makijażu, więc tak go też przetestujemy. I zacznę od brwi, ponieważ to tak naprawdę buduje oko i pokazuje, jak możemy szaleć. Brwi naprawdę są wyznacznikiem tego, jak później będzie wyglądać spojrzenie. I to jest 3 w 1 Hybrid Eyes 005 Brown. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajny kolor, uniwersalny do blondynek i dla osób, które mają jasny właśnie na przykład odcień brązu, będzie, słuchajcie, perfekcyjny. Zobaczcie, jak on się bardzo ładnie wtapia i jest moim zdaniem nawet lepszy kolorystycznie, przynajmniej jaśniejszy odrobinę od tego z Annabelle Minerals. Oba, słuchajcie, produkty bardzo lubię, ten jest w kremie, coś nowego, więc możecie sobie ewentualnie przetestować jako też cień do powiek, bo też bardzo ładnie wygląda. I on bardzo ładnie buduje nasze brwi, uzupełnia włoski, także teraz sięgam po drugi z kolei pędzel, którym będę pracowała. To jest Same Makeup Dual Ended Brown Brush. Też macie 10% na wszystkie produkty nieprzecenione na Nutridom, także pamiętajcie o tym kodzie rabatowym. Bo jak macie ewentualnie coś na Nutridom do kupienia, to fajnie będzie złapać te produkty troszeczkę taniej, wiem, że je lubicie, także od razu daję znać. A ten, słuchajcie, pędzelek jest po prostu idealny. Idealny, bo on ma szczoteczkę, ładnie nakłada i wyrysowuje brwi i później jest też perfekcyjny do kresek, także jeżeli szukacie takiego pędzelka dwa w jednym, nie chcecie mieć tabuna pędzli, to on będzie, słuchajcie, fajny i ta szczoteczka mi się podoba, bo ona jest taka sprężysta, ona nie jest taka miękka, tylko taka właśnie idealnie wyczesująca, nie rozprowadzająca gdzieś dalej te produkty, więc naprawdę świetnie się z tym pędzelkiem pracuje na brwiach oraz nakładanie kresek. Wracamy do rozświetlacza. Użyję dzisiaj kropelek rozświetlających marki Gosh. One są w kilku kolorach. Ja mam akurat 004 Peach. Jest też taka wersja chłodniejsza, bardziej wpadająca w srebrny odcień, natomiast ta jest piękna do takiej opalonej skóry, żeby ją dodatkowo rozpromienić, także naprawdę się cudownie pracuje z tym produktem. On ma taką lekko żelową konsystencję, więc będzie fajny również do rozprowadzania naszym testowanym dzisiaj pędzelkiem. Ja sobie zawsze odrobinę wylewam
Wam na dłoń. Zresztą tutaj widzicie, że naprawdę po rozprowadzeniu on taką tworzy wręcz taflę, jest taki lekko właśnie żelowy. Fajnie się z nim pracuje, bo przez to, że ma taką lekko żelową konsystencję, on nie tworzy Wam plam, tylko się po prostu wtapia. Także dodatkowo można rozświetlić, utrzymać taki efekt, bym powiedziała, lekko takiej zwilżonej skóry na policzkach, to naprawdę daje efekt wow, dziewczyny. I on jest delikatny, więc on nie daje Wam takiej bardzo mocnej barwy na policzkach, więc też nie zrobi plam, tylko delikatnie po prostu podkreśli tą promienność, więc dla mnie ten produkt jest bardzo trafiony. Często, słuchajcie, do niego wracam i zawsze jak właśnie testuję produkty GOSH, to dokładam go do makijażu, bo to są kropelki po prostu, do których się wraca regularnie, zwłaszcza latem, jeżeli chodzi o odcień peach. No i zobaczcie, jak on pięknie podbija efekt rozświetlonej skóry. Ale to wygląda, słuchajcie, zdrowo i nadal wygląda bardzo promiennie, tak naturalnie. Glow, słuchajcie, słowo glow to jest dzisiaj klucz do sukcesu tego makijażu, bo naprawdę rozświetlenie teraz jest modzie, dziewczyny. To wygląda wtedy lekko, świeżo i skóra wygląda przede wszystkim na zdrowie. Będziemy pracować naszym cieniem na ruchomej powiece. On jest bardzo delikatny po rozprowadzeniu paluszkiem, więc to nie jest bardzo mocny kolor. Zobaczcie, tak wygląda. Delikatnie go nałożymy, on sprawi efekt takiego rozdymionego oka. Jednocześnie jest to też fajna baza pod nasz makijaż, więc to może być cień i to też może być baza pod dalsze produkty, których będziemy używać. Ja na chwilkę wrócę do produktów, które bardzo lubię i często Wam pokazywałam, zresztą bardzo Wam się podobały te produkty, bo one naprawdę dają ładne wykończenie. I to jest, słuchajcie, taki cień a la make-up no make-up. On daje ładny, słuchajcie, kontur oka, też ładny kolor. Jeszcze z bliska to naprawdę to ładnie wygląda, zobaczcie. Jest bardzo delikatny, on nie zrobi Wam absolutnie plam. No i jest wielozadaniowy, też możecie troszeczkę zbliżyć pędzelek i pociągnąć taką ciemniejszą kreskę. Więc ja do kresek, słuchajcie, bardzo, bardzo lubię takie produkty w kremie. I na oko będziemy nakładać dwa cienie sypkie marki GOSH. To są prawdziwe hity, dziewczyny, one się tak pięknie trzymają. Bardzo mi służyły do takich świątecznych makijaży. Najpierw zacznę od takiego lżejszego brązu, jaśniejszego, czyli 001 Satin. I to jest, słuchajcie, bardzo fajny taki lekki makijaż, w związku z tym, no to ani nie zrobię Wam plam, a też da taki delikatny połysk na powiece. Ja będę nakładać trzecim już pędzelkiem, ostatnim, Boho Beauty 215 Blending. Te wszystkie, słuchajcie, pędzelki są na Ekobiecej, więc możecie je złapać. Oprócz tego z Nutridom. No, tak jak mówię, jak przy okazji będziecie coś robić na Nutridom, jakieś zakupy, uzupełniać sobie zapasy, no to warto spojrzeć na te pędzelki, są perfekcyjne, dziewczyny. A Boho Beauty naprawdę dla mnie jakościowo i przede wszystkim cenowo są naprawdę świetne. I zobaczcie, jaki ładny efekt. Takie miękkie oko, rozświetlone, możemy nałożyć go, słuchajcie, na całą powiekę, wysypać sobie odrobinę nawieczko i pracować tak naprawdę na całej powiece tym cieniem, on bardzo ładnie rozświetla, no i ładnie się przykleja. Będę teraz kontrolować oko troszeczkę ciemniejszym kolorem, czyli 003 Mink i powiem Wam, że on jest naprawdę bardzo ładny, więc od razu sobie nałożę i go rozprowadzę w załamaniu. Tak naprawdę makijaż oka mamy skończony, więc go zwieńczymy tuszem do rzęs. To jest tusz marki GOSH Bombastic, ale muszę Wam powiedzieć, że jak zobaczyłam szczoteczkę, to wiedziałam, że ona naprawdę będzie hitem, bo już na samym początku widać, że będzie ładnie rozdzielać rzęsy, zresztą to zaraz sprawdzimy oczywiście, ale ma fajną silikonową szczoteczkę, bardzo taką giętką, więc można nią plastycznie pracować na naszych rzęsach. Możesz też kupić na przykład fajną bazę, na przykład taką, która daje biały kolor, jednocześnie stanowi pogrubienie dla takich produktów, ale on już sam sobie podobno robi bardzo ładne i uniesienie rzęs, i pogrubienie. No i ma nie skleje rzęs, to zaraz przetestujemy. Unosi rzęsy ładnie. Może to nie jest, słuchajcie, uniesienie takie, jak nie wiem, daje Catrice, ale zauważyłam, że bardzo ładnie te końcówki wygina. I faktycznie nie skleje rzęs. Zobaczcie, każda rzęsa praktycznie jest ładnie rozprowadzona. Widzicie? I ładnie się nim pracuje na dolnych rzęsach. Nie lubię, jak na przykład mam takie dwie, trzy sklejone i one wtedy tak, robią taki efekt, nawet nie pandy, tylko taki właśnie, o, a tutaj każdy włosek jest rozdzielony. No to podoba mi się to.
No jest okej, okay. Powiem wam, że jest ok i zobaczcie, jakie jest rozdzielenie faktycznie między tym okiem a tym. Fajnie to wygląda. Jest ok. Nałożyłam jeszcze pomadkę. Powiem wam, że ten kolor jest naprawdę idealnie wieńczący moją stylizację, więc mam nadzieję, że również wam się spodoba. Zresztą to z waszego polecenia wzięłam ten kolor, bo jak pojawiła się nowa kolekcja czerwieni marki Gauche, to polecałyście mi właśnie kolor Merlin. To jest 002 Merlin Luxury Red Lips. Także to jest, słuchajcie, kolor bardzo luksusowy. I jednocześnie, zobaczcie, ja mam czerwone tulipany, a on jest taki delikatnie malinowy, więc tutaj macie porównanie czerwień, malina. Bardzo taki, nie powiedziałam, że uniwersalny kolor, wręcz unikatowy, bo on jest taki lekko właśnie malinowy, w zależności od tego, jak pada światło, jest lekko czerwony, to jest taki bardzo pośredni kolor, jednocześnie nie jest to taka klasyczna czerwień, czyli nie klasyfikujemy do czerwieni, tylko właśnie do takiego koloru, no, bardzo ciekawego. Powiem wam, że on się też ładnie rozprowadza. Ładnie się, słuchajcie, z tym produktem pracuje. No i zobaczcie, jak od razu rumianie wyglądają policzki. Bardzo fajny kolor. A teraz, słuchajcie, dziewczyny, zobaczcie uzupełnienie tej stylizacji o torebki. Mam nadzieję, że będzie to dla was fajna inspiracja i przede wszystkim fajny pomysł na film, dziewczyny. Także jeżeli chcecie takich więcej, z dodatkową stylizacją do danego makijażu, żeby troszeczkę, dziewczyny, się zainspirować, zrobić glow na twarzy i przede wszystkim zrobić efekt wow prostą stylizacją, to dajcie koniecznie znać. A teraz was zapraszam na odcinek. Szoperki to chyba mój ulubiony typ torby. Zresztą myślę, że wasz również, ponieważ tutaj się po prostu mieści wszystko. Jak macie małe dzieci, to tak naprawdę jesteście zapakowane w taką szoperkę. Ruszamy w świat, idziemy na spacer. I pokażę wam trzy moje ulubione modele, które dobrze znacie u mnie z Instagrama, ostatnio z vlogów, więc zacznę od tej, którą wam ostatnio pokazywałam we vlogu, czyli szoperkę z Parfois. To jest typ torby idealnej, ponieważ ona ma praktycznie wszystko. Możemy ją sobie zawiesić przez ramię, ładnie się dopasowuje, słuchajcie, do ciała, jest miękka, elastyczna, tutaj się naprawdę zmieści bardzo dużo. Oczywiście od razu podkreślam, że ja nie jestem zwolennikiem ładowania do shopera bananów, ziemniaków i tak dalej. To jest, słuchajcie, shoper na dokumenty, na jakieś teczki, na picie, na jakieś przekąski dla dziecka, dla nas, gdzieś tam do pracy, żebyśmy sobie przewiozły obiad. Naprawdę tutaj się wszystko mieści, więc gdzieś tam, jak oglądam filmy, nie jestem zwolennikiem tego, żeby tutaj ładować swoje zakupy na przykład z Biedronki. Ale słuchajcie, każda z nas ma inne odczucie, inaczej używa torebki. Słuchajcie, ona jest przede wszystkim dwustronna, więc możecie ją sobie później zamienić w taką panterkę. Dodatkowo bardzo mi się podoba to, że w Parfois są często takie torby dwa w jednym, więc macie od razu taką torebeczkę mniejszą, gdzie możecie schować portfel, klucze, dokumenty, a tą na przykład sobie przewiesić i tak naprawdę jesteście gotowe na to, żeby na przykład właśnie na lotnisko ją wziąć, w podróż, ponieważ ona jest bardzo taka dopasowująca się. Także 100 zł, słuchajcie, torebka naprawdę bardzo fajna i tutaj podkreślam, że absolutnie cena nie ma znaczenia, to jest po prostu kwestia gustu, jakie lubicie torebki. Kolejna szoperka, która mi się bardzo podoba i ze mną przemierzyła nie jeden wyjazd do Gdyni, to jest szoperka z Guessa, o którą często pytałyście. Słuchajcie, ja ją zdobyłam na Gomez za 500, chyba 50 zł albo 600, była duża wyprzedaż, ale ten model, słuchajcie, wszędzie jest wyprzedany. To jest totalny wyprzedany model, ponieważ bardzo się po prostu podoba, rzadko można go złapać, także jeżeli złapiecie, to albo wersji na przykład zielonej, albo czarnej, natomiast ta w beżu była totalnie wyprzedana, nie wiem dlaczego, słuchajcie, no ale to jest najbardziej chyba klasyczny model. Dodatkowo ma kolejny taki portfelik, przegródkę na klucze, dokumenty, jakiś typ dowód osobisty i też fajny shopper, bez oczywiście tutaj takich klamerek, ponieważ nie ma dodatkowego paska, no ale słuchajcie, pasuje tak naprawdę do wszystkiego, ona się, słuchajcie, nie niszczy, jest gładka, ale z takiego naprawdę dobrze wykonanego materiału. No i na zakończenie shopper, który sobie kupiłam na 30, to jest zwieńczenie moich marzeń, słuchajcie, każda ma z jakieś marzenia, więc tutaj nie oceniam, kto co kupuje, no ale Louis Vuitton to jest bardzo klasyczny model, wielu osobom się podoba, wielu nie widzi w nim nic szczególnego, ja widzę oczywiście tą szczególność, dlatego go kupiłam. Tutaj, słuchajcie, się mieści wszystko, to jest najbardziej pojemny mój shopper, najbardziej taki uniwersalny. Te rączki są fajne, sztywne, ale jednocześnie idealnie cienkie, bo ja nie lubię za bardzo takich grubych rączek. Także gdzieś tam poszukiwanie idealnego shoppera to jest między Louis Vuitton a Parfois. No i pomiędzy jest Guess, także to są naprawdę moje trzy ulubione torebki. Zobaczcie, to jest praktycznie torebka do wszystkiego, bardzo uniwersalna. Natomiast ceny, słuchajcie, Louis Vuitton są ostatnio porażające, także to jest ostatnia, dziewczyny, szansa, żeby ją kupić, żeby naprawdę nie przepłacać, ponieważ oni zwiększyli cenę z uwagi na tą dodatkową torebeczkę. No oczywiście to jest dodatkowy atut, możecie na jakąś imprezę sobie wziąć kolejną torebkę Louis Vuitton, także macie dwa w jednym, no ale gdzieś tam te ceny już po prostu mam wrażenie, że są zbyt wywindowane, bo między przedziałem, nie wiem, 2, 3, 4 lata, cena wzrosła 2000 tej samej torebki, także dziewczyny, dajcie znać, czy udało wam się kupić gdzieś tam
we wcześniejszych latach, troszeczkę taniej. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby takie właśnie basicowe torebki łączyć z fajnymi, prostymi stylizacjami, typu właśnie boyfriend jakiś, spodnie z wyższym stanem. Także mam nadzieję, że dałam Wam szybką inspirację. Piękny, rozświetlający makijaż, także widzimy się w kolejnych takich propozycjach. Dajcie znać, czy taka forma filmu Wam się podoba. Stylizacja plus makijaż. Także dziewczyny, ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!